Nie wiem, czy ty wiesz, ale teraz to Radio Tok FM Naczerskie to taki szary miś, bo dzisiaj mówili tak, że no nic nie możemy powiedzieć, że ta linia mysia panuje i że kryzys będzie, bo wszystko za darmo, że rozdają, a my mamy udawać, że się nic nie dzieje. No i taka postawa u bardzo wielu innych ludzi jest też, że udają, że się nic nie dzieje, bo to 500 plus, a to to, a to tamto rozdawnictwo. I co to będzie dalej? Co to będzie? No bo to Janek Witek, ekonomista, to by tutaj dużo się wypowiedział, ale ja wiem. Ta Gronkiewicz jeszcze jest. Janek Witek by ją opitalał. Na przesłuch. Ona. Tak, pójdzie na przesłuchanie, ale mówili w radiu, że samą siebie podała na prokuraturę. No, że samą siebie Hanka Gronkiewicz podała na prokuraturę. No tak, praktycznie z tego wynika wszystko. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, trupie czaszki na czarnej masce, teatrze wielkim, abyśmy my chociaż żyli. I proszę oglądać kanał na YouTube El Mercedes, youtube.com, Wisiolandia Plus, youtube.com. I czego tam nie ma, jeszcze inne są. Jest Witeklandia, youtube.com, Elaknor, youtube.com. Jest Michał Kogut nawet, jest taki kanał też, można sobie oglądać. Czego tam nie ma, po 50 tysięcy filmów na kanale. Także proszę Państwa, do roboty, edukacja, kupić Biblię i niech wtedy wyjdą z ciebie ostatnie poty. No to wtedy to będzie miało jakiś sens. Najpierw zobaczysz, co tu się stało w tej Polsce, ile ludzi, mieszkania, jak oni potracili, jak to się stało, jak to było możliwe, ilu aresztowali, dlaczego ludzie nie chcą znać Boga Jehowy, dlaczego nawet w Radiu Maryja tutaj ten ksiądz, wczoraj filozof, się wypowiadał. No to ja mówię, no to tak jak Apollos, że apostoł Paweł ubolewał, że zbór był kefasowy, apollosowy i jeszcze nie wiadomo jaki, ze względu na to, że jakiś brat, który a to ładnie mówił, a to był kształcony, zaczął tym zborem pomiatać, że oni zamiast Jahwe służyć, to służyli sobie. Wychwalali siebie.